Cześć, z tej strony Arket i dzisiaj dokończamy część fabularną z trybu Era Saga w grze Monster Legends. Więc ciśniemy z 20 poziomem. Potem rzecz jasna będzie fabuła. No to Unbreakable Mind. Widziałem na początku bitwy, że będą wskrzeszać się jeszcze, więc to jeszcze nie jest koniec bitwy. Ale Devil's Helmet pokonuje go. Tego jakiegoś gnoma, nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywał. No to ciśniemy dalej. I tutaj z ruletki wypadnie tym razem. A niech będzie jedzenie. Gold w sumie jest najgorszy z tego. No i tutaj już bitwa przed właśnie fabułą. Teraz znowu będzie jakiś angielski tekst się wyświetlał, bo polskiej wersji nadal nie ma niestety. No ale dość prosto, to jest w sumie angielski, nie wiem czemu. Tak długo się nad tym zastanawiałem w poprzednim odcinku. O, i gemy przydadzą się. I pora na kolejną cutscenę. Co powinniśmy teraz robić? Servanci de Lorda? Nie lubię bossów. Walczę po twojej stronie tylko dlatego, że muszę. Nie jesteśmy niczyimi serwantami. Muszę sobie sprawdzić po odcinku, co to w ogóle znaczy. Nigdy nie graliśmy na czyichś zasadach. Mamy coś, co on chce. Nie ma siły, żeby nas supportować nas, czy jakoś tak. Are you sure he will help us? Of course I'm not. I don't trust anyone outside the swamp, but we don't have any better options. At least this time we have something to negotiate with, czyli wiadomo, negocjować. Jestem zwolniony z proszenia się, begging, czyli takie bardziej nie żulowanie, tylko dobra, już whatever, teraz trzeba przejść bitwę kolejną. Czy będzie miał mega tamta oli? Nie. Ale jest szybszy od moich teammateów. No to tutaj najlepiej, żebym zaczął z River Jetta najlepiej. Bo pokonuję tamtą legendę. I Drowned zadaje im status. Tutaj wiadomo, trochę shieldów się pokazuje. Trochę się wybronili. I Under the Shield to będzie... O, 100% tarcza, to jest dość ciekawe. I tutaj najlepiej, żebym użył... Myślę, że Deadly Knight Shade, ale... Chyba wolę już od razu dobić Oliego. Więc Devil's Helmet. A nie, on miał... Jezus. Nosorożec miał tamta, znowu zapomniałem. Bez sensu. Zbytnie się skupiłem na czytaniu tego skilla, zamiast zrobić coś sensownego. Jungle Rumbling. Aha, myślałem, że jeszcze mega tamta będzie używać. No to Unbreakable Mind. I chyba teraz powinienem ich dobić. Pozostaje teraz tylko Oli. No trochę zabrakło. Czy teraz Burning Hands wejdzie drugi raz? No i Oli pokonany. Zwycięstwo. Z ruletki tym razem mi wypadnie... Znowu gemy, okej. Okay. To się przyda. Gemy zawsze są bardzo ważne w tej grze. No i teraz chyba krótkie cięcie zrobię, bo... Tutaj te bitwy... Chociaż może nie. Zobaczymy, kto po prostu będzie tutaj. Bo ja tego nie sprawdzałem jeszcze. Nigdy tego wcześniej nie przechodziłem. Jest Armor Crow. Te bitwy skipnę, bo tutaj jest akurat dość oczywista sprawa. Dobra, w tej bitwie już powinno się coś ciekawszego wydarzyć. Bo tutaj widzę, że mamy i Equalerię i jeszcze... Wow. Jeszcze ten Elder. Który posiada dość chyba denerwujące skilla, ale...
Unbreakable Mind. Co tu może zrobić? No co, najlepiej River Jetta znowu zrobić. I w drugiej turze zaatakować Anvirachem. Więc Deadly Nightshade, chociaż jeszcze może mieć Equaleria Esencję. Coś czuję, że będzie miała. No i ma, niestety. I teraz Rebirth. Akurat z tego gorszego teammate'a odrodziła, więc to nie miało większego znaczenia. Też gdyby miał Fey Mace, to by w ogóle ten skill w ogóle by nie zadziałał. Po prostu by turę straciła. Equaleria. No to teraz już końcówka fabuły. Wikach. Czy to jesteś ty? Nie wyglądasz dobrze. Nie martw się, młoda Lady, bo to Lady Miał jest skrót od jej nazwy pewnie. Czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Jak nowy potwór. Ha, ha, ha. Dobrze powiedziane. Czy trzymasz to, o czym myślę? Dokładnie tak. Tu nie chodzi o miecz, który się nie wyświetla do końca. Więc to jest dobrze, że chronisz to, ale nie powinnaś być na tym miejscu. Wiem o tym. Miał, snap out of it. Can't you see what's going on here? She's not looking unwell. She's corrupted. No to wiadomo, korupcja dopadła i teraz nowego przeciwnika mają Tom Andriach. I trzyma miecz Lorda. To jest Andriach teraz. And if you have such fond memories of the swamp, you couldn't have come to help us when we most needed help. To było trzeci raz, kiedy prosiłem o pomoc, czy jakoś tak. I teraz jestem tutaj, by no, the last obstacle between me and the Lord, czyli pewnie przeszkoda przed tym The Lordem. Okej, no to lecimy z tą finałową bitwą fabularną. No i let's go. Nie będę przedłużać zbytnio. Chociaż, o kurde, szybsi są. No, miejmy nadzieję, że i tak Tail Type w pierwszej turze? Ciekawy wybór. Chociaż trochę tak turę zmarnowali. Przecież teraz tylko regeneracje będą mieli. No ciekawy wybór, dość ciekawy. To myślę, że zaatakuje od razu Dirty Waters najlepiej na Katarin, bo na defensywnie jest dość słaba. I tutaj niestety będę musiał chyba od razu Devil's Helmeta użyć, więc trochę Burning Hands zmarnuję, ale w następnej turze już mogę z tym więcej zrobić. Kurde, Katarin jest o wiele szybsza, jeszcze będzie miała jedną turę. I say no. Tylko ciekawe, co u niej na Anvriach. No dobra, w każdym razie tracę jedną turę. I tutaj jedyne chyba, co mogę więcej zrobić, to bym mógł jeszcze Castor Beam spróbować, ale od razu Deadly Nightshade'em zaatakuję, bo Minor Blind nie wszedł, ale Blind to nie miał za dużego znaczenia, bo i tak dobijam Katarin. No i teraz trzeba ją jakoś dobić. Devil's Helmetem. No i to jest już koniec tej bitwy. Żeby było nawet ciekawie, bo jako ostatnią ostatni potwór mi został i wygrywam tę bitwę. 5 gemów też całkiem nieźle. No i ostatnia cutscena tej części fabularnej, zobaczmy.
Tu jest grupa znowu tych serwantów podróżujących do bagien. As we speak, they will clean it and bring you the resources you have requested. I suppose that I can count on your support when I rule over the entire world. To będzie zależeć od pracy twoich serwantów zrobionych w tym swampie, czyli wiadomo bagna. No i to jest ten miecz The Lorda. Wow. My time has come. Wow. No to czyli w sumie takie złe zakończenie, bo ten miecz został The Lordowi starczony. Wow, ale buga zrobiłem. Czarna arena jest, no dobra. Dobra, jeszcze pora zawalczyć z bossem. Dość ciekawsze się ostatnio te bitwy zrobiły. Te właśnie z legendami na tych wyspach Adventure Map. Więc myślę, że trochę więcej rzeczy by się działo, zwłaszcza, że taki bardziej rezerwowy team wybrałem. I no, to tutaj najlepiej zacząć od Blinda, myślę. A, mam The Lord's Followers w movesetie, no to trochę mało fail. No ale przynajmniej jedna posesja wejdzie. Też raczej dość spory damage teraz wejdzie. Myślałem, że dwie tury tutaj będą. Więc pola na drugą farę. Tu jest no dość ciekawy boss, bo ma dużo HP i immunuje praktycznie na każdy efekt, więc trudniej go będzie pokonać. To robię Corrupted. Słabe HP w sumie ma jednak. Myślałem, że trochę więcej wytrzyma. Ale już jest na blindzie, to ja zrobię Jumping Under a Tree. Przecież może mieć nadal jakiś supportowa status, nie atak. Więc jeszcze coś może się tu wydarzyć. O, ja już nie mam staminy, cholera. I używa... Wow, jakiejś redukcji damage'a. W każdym razie muszę turę teraz skipnąć. I zaatakować Shocking Ringiem. Okej, no już przynajmniej coś się wydarzyło w tej bitwie. Nie było aż tak jednostronnie. Trzy gwiazdki, elegancko. Muszę też uważać, żeby nie przelewelować, no bo na dalej niż na 96 raczej nie będę teraz wbijać. Żeby poziom trudności nie podnieść sobie niepotrzebnie. Dobra, pora na ostatni poziom Adventure Map. Mam nadzieję, że jeszcze Social Point zrobi więcej, bo Social Point to jest ta firma, która produkowała Monster Legends i nadal zarządza, że będzie jeszcze więcej tych poziomów. Bo jest naprawdę już coraz bliżej poziomu mitycznego, więc z dwie wyspy by fajnie, gdyby dodali. Więc dobra, bez przedłużania spróbuję ich pokonać. Tego ostatniego bossa na mapie. I tutaj najlepiej, żebym użył na początku... Myślę, że blinda, bo są najbardziej podatni na to. Też pewnie i tak Darker ich dobije już w tej turze. Trochę staminy tracę. Sharp Tentacles i już nie ma pierwszej fali. Więc next wave. Tu też nie ma staminy niestety. Ale Corrupted Cursem tak czy siak mogę dość dużo damage'a zadać i przeciwników pokonywać. To Jumping Under a Tree. Oj, naprawdę to jest aż tak prosta ta bitwa? I Hunter's Revenge. Szczerze mówiąc, na tym minibossie miałem więcej problemów, bo było więcej takich statusowców, ale udało się. Trzy gwiazdki, wszystko jest git. Drugi jestem w liście swoich znajomych. No i milion żarcia zdobyłem, bo się wyświetliło przed chwilą. No i tak jest. Mam nadzieję, że następnym razem już zrobię dość trudne te misje.
No i to by byłoby na tyle w tym odcinku.